Jest pięknie, wszystko jest, mikrofony są. Dzień dobry panią, witam serdecznie. Cóż za energia. I to, pani Dominiko, energia tylko na wodzie. Tylko na wodzie. Przedstawiam od razu z gościnie, które... Dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie, drogie panie. Profesor Katarzyna Śledziewska, Uniwersytet Warszawski, The Lab. Dzień dobry. Dzień dobry. Dominika Bettman, prezeska Polskiego Oddziału Microsoft. Dzień dobry. Cześć, miło Dominiko. Miło mi tu być. I Natalia Ćwik, Wikimedia Polska. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, ja tak nie słyszałem, panie, ale ja powiedziałem tak troszkę prowokacyjnie, że no to teraz będzie, jak to zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić. Żeby myśleć więcej, robić mniej. Jasne, pytanie do akademika, to jest bardzo dobre. Który spędza 24 godziny w książkach i w ogóle, tak? Tak jest? No nie, no bez przesady. Nie, ale właśnie tak, ale trochę godzin tych się ale robi. Ale z tym zarobieniem jest gorzej. Przykro mi bardzo. W biznesie chyba trochę inaczej to wygląda. No dobrze, ale już tak poważnie, bo będziemy rozmawiać o tym, o wiedzy w czasach automatyzacji. Skąd będziemy czerpać tę wiedzę w przyszłości? I może zacznijmy od pani profesor. Czy pani się nie boi o siebie i o swoich studentów, zaglądając do internetu i stamtąd czerpiąc wiedzę? Znaczy, ja tą wiedzę zawsze czerpałam chyba z internetu, bo trudno powiedzieć, jak można teraz inaczej czerpać tą wiedzę, bo pamiętam od samego początku mojej działalności naukowej był już internet, w związku z czym zawsze się sprawdzało i ściągało się książki, ściągało się artykuły, komunikowało się, ewentualnie słuchało czegoś, tak, czy oglądało i ta wiedza no, zawsze była pozyskiwana z internetu. Więc akurat tutaj to nie o to, chyba tutaj jest troszeczkę inna teraz następuje sytuacja, mianowicie do tej pory myśmy pozyskiwali wiedzę, która była generowana przez innych ludzi. Natomiast teraz nadchodzi czas, kiedy wiedza, dane, informacje będą generowane już przez inteligentne systemy. To są nowe źródła w takim układzie. Nowe źródła i nowe formy, nowy sposób przekazywania też tej wiedzy. I to niewątpliwie, tutaj słusznie pan mówi, że można by było się bać, dlatego że niewątpliwie to zmieni akademię, to zmieni uczelnię i to zmieni sposób, w jaki będziemy tą wiedzę przekazywać i w jaki sposób będziemy się uczyć i to też zmieni tak naprawdę przedmiot jako taki, bo nie we wszystkich dziedzinach nauki będziemy korzystać z tej wiedzy, będzie ona potrzebna, żeby dalej jej uczyć, może tak. Mhm. Ja zapytałem o ten strach przed tym internetem z powodów dla mnie oczywistych, może to zostało w niedopowiedzeniu gdzieś o te deepfake'i, fake'i, w ogóle fake newsy, dużo niesprawdzonych informacji. Jak się otwiera Wikipedię, no to przecież wiadomo, co tam się dzieje czasami, prawda? I w tym kontekście o to zapytałem. To tutaj oko puszczam do nowych technologii. Jak wy sobie z tą etyką i z tym zapewnieniem, żeby to był świat bez fake newsów i deepfake'ów radzicie? No właśnie, wczoraj usłyszałam od jednego z moich klientów, że same dane, czyli ten poziom, o którym przed chwilą mówiła pani profesor, dostępność do pewnej wiedzy, to już nie jest takie złoto, jakby się wydawało. To jest już, zaczyna być pewna oczywistość, czyli tak w tym nowym języku można by powiedzieć, że to przechodzi do takiego pewnego mainstreamu, obcowanie z tą wiedzą. Natomiast to, co jest prawdziwą wartością, to jest dopiero sposób ich przetworzenia, dostosowania do konkretnej potrzeby i wręcz wykorzystania wiedzy płynącej z tej analityki danych do podjęcia odpowiednich decyzji. Czyli wchodzimy na nową ścieżkę rozwoju, która do tej pory była otwarta tylko dla wybranych, a staje się coraz bardziej otwarta dla szerokiej publiczności. I to, myślę, jest to takie zjawisko, z którym trudno sobie poradzić. No pewnie w pierwszym ruchu, czy w pierwszej reakcji trudno, ale po chwili pojawia się to myślenie kategoriami wartości, bo przynajmniej ta dziedzina, w której ja operuję, czyli biznes, no wokół wartości jest skupiony i wokół wytwarzania wartości. I właśnie te odpowiednio przetworzone dane, te pracujące w miejsce mozolnych ludzkich czynności algorytmy,
właśnie generują tę wartość, czyli wartość w takiej postaci, że niekoniecznie trzeba już miesiącami czy latami poszukiwać tych źródeł, patrzeć, czy one są aktualne, tylko po prostu przechodzi się do jak gdyby kolejnego etapu korzystania z tych danych, co oczywiście nie zmienia faktu, że to pytanie nie umknęło mojej uwagi o te dane nieprawdziwe, o te fejki, o to wszystko, co wzbudza takie ogromne emocje, zresztą uzasadnione. No bo jeżeli na podstawie analityki danych mamy podjąć kluczowe decyzje, czy to dla przedsiębiorstwa, czy to dla akademii, czy to dla całej gospodarki i okaże się, że te dane są jakieś wyssane z palca. No właśnie. No to... A ja sobie dwa dni temu dyskutowałem z czatem GPT i zapytałem o to, o te fake... Coś, ja już nie pamiętam dokładnie, jak brzmiało pytanie. W każdym razie sztuczna inteligencja odpowiedziała mi z takim zastrzeżeniem. Pamiętaj, że ja czerpię informacje z internetu, zasysam to, co jest, czeszę to wszystko i te, część tych danych być może jest nieprawdziwych, prawda? I w jaki sposób pani profesor na uczelni będzie to weryfikować? Weryfikować, czy praca studenta nie została napisana za pomocą czatu GPT? Znaczy, prace studentów będą pisane za pomocą czatu GPT, dlatego prawdopodobnie za chwileczkę będziemy musieli znieść pisanie prac. I jak będzie wyglądała weryfikacja wiedzy na studiach? Tylko face to face? Oczywiście. I ustne? Tak, jak najbardziej. A to ciekawe jest to pani. I pani jest przekonana, że tak będzie wyglądała rzeczywistość egzaminu? Znaczy, do tej pory no to pisanie prac dyplomowych czy esejów spełniało pewną rolę, prawda? Tak, znaczy, tak. To była praca nad właśnie danymi, nad informacjami po to, żeby ją zinterpretować i pokazać tą swoją interpretację. Nie jesteśmy w stanie już zweryfikować tego, czy to jest ta interpretacja, jest człowieka, czy też nie. W momencie, kiedy otrzymujemy coś na papierze, znaczy na papierze, no nie na papierze, no, tylko no tak. Napisane, prawda? I to właśnie teraz chodzi o to, bo ja bym się absolutnie zgadzała z tym, co pani Dominika mówiła, mianowicie, że my za chwileczkę, dodałabym właśnie to, że my staniemy się takimi interpretatorami danych i interpretatorami tego, co wytwarzają systemy inteligentne, czy właśnie tych tekstów, grafik, wideo i tak dalej. I tutaj będzie ważna nasza rola taka, żebyśmy właśnie stworzyli na przykład też system do weryfikacji tego, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale też będą coraz bardziej potrzebni eksperci z wiedzą po to, żeby właśnie też interpretować i weryfikować to, co jest wytwarzane przez tego rodzaju nadzór. Tak, dokładnie. Będziemy po to, żeby nadzorować. I tego też będziemy uczyć naszych studentów. Zaraz do tego nadzoru przejdziemy, bo to jest w ogóle osobna i ciekawa kwestia. Natalia, jak z twojej perspektywy to wygląda? Wydaje mi się, że bardzo ciekawym modelem, jeśli chodzi o właśnie o weryfikację informacji, jest Wikipedia, ponieważ jedną z naczelnych zasad tworzenia haseł na Wikipedii jest podanie źródła. I to źródła, które jest dostępne, które jest wiarygodne, rzetelne. Natomiast jeszcze ciekawszy jest model, wedle którego jest to sprawdzane. Sprawdza to społeczność, która jest oddolnie zorganizowana, demokratycznie się rządząca, która nie jest sterowana przez żadną korporację, która wytworzyła swój własny system takiej wewnętrznej hierarchii. Tak? Czyli im więcej dobrej jakości haseł, tym wyższy status edytora czy też redaktora. I wówczas te bardziej doświadczone osoby weryfikują na przykład to, co wpisują te mniej doświadczone. A oprócz tego jest jeszcze jakby cały aparat wewnętrzny, który pozwala na decydowanie na przykład, tak, czy dane hasło jest encyklopedyczne, czy podane źródła są rzeczywiście weryfikowalne. I tu może niektórych zdziwi to stwierdzenie, ale jakby celem Wikipedii nie jest mówienie prawdy, tylko podawanie informacji wraz z dostępem do źródeł. I to jest też coś, czego nie ma w czacie GTP. Tak. I na przykład w tej chwili mogę powiedzieć, że Fundacja Wikimedia amerykańska, ta, która jakby zarządza infrastrukturą związaną z Wikipedią, pracuje nad stworzeniem wtyczki do czata GTP, przy pomocy której przede wszystkim użytkownik będzie miał pewność, że informacje, które czat skompilował, będą pochodziły z Wikipedii, a po drugie będzie umożliwiała od razu przeniesienie się do tych źródeł, na podstawie których one zostały skompilowane. I wydaje mi się, że to jest coś, czego nam potrzeba, więc ja nie wiem, jaka będzie przyszłość pozyskiwania informacji, ale mogę powiedzieć, jaka bym chciała, żeby była. I myślę, że ten model oddania tak naprawdę tej
tego weryfikowania wiarygodności w ręce społeczności, która tak naprawdę z pasji wykonuje swoją pracę, jest naprawdę wart uwagi, a na pewno powinniśmy już dążyć do tego, żeby takie platformy, które nie są w żaden sposób odgórnie sterowane, które nie są komercyjne, żeby one dalej istniały. Dlatego, że nie oszukujmy się, czat i inne narzędzia, które będą powstawać, nadal skądś tą wiedzę będą musiały zasysać. Mhm. Więc jest w naszym interesie, żeby ta wiedza nadal powstawała właśnie w taki sposób. Dominika? Ale idąc tym tropem, to można by powiedzieć, że do uczenia się będzie potrzebny instruktaż, czy będzie rodzaj uczenia, jak się uczyć. I tak jak pani mówiła o tym wszystkim, to tak mi przyszło do głowy, że to wszystko, o czym się mówi w kontekście kompetencji przyszłości, czyli na przykład umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność analitycznego myślenia, rozumienia wielu wątków i złożonych zjawisk, które to kompetencje są wymieniane wśród tych czołowych stale na czele listy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, wymieniane jako te najbardziej pożądane. Oprócz tych społecznych kompetencji, o których być może też tu za chwilę powiemy, bo i one ewoluują niesamowicie w kontekście tych zmian, to przecież to jest właśnie to. Tak, i trafiła pani w sedno, dlatego że między innymi tym zajmuje się Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Oprócz tego, że wspieramy społeczność, która edytuje różne projekty Wikimedia, mamy projekty edukacyjne i pokazujemy na przykład, jak wykorzystać Wikipedię w szkole, ponieważ jeżeli trzeba stworzyć hasło i dobrać do niego źródła, to jest znakomite ćwiczenie na krytyczne myślenie. Trzeba zdecydować, które źródło wybierzemy, czy ono jest dostępne dla innych czytelników, czy ono jest weryfikowalne. A co jeżeli przy danej sprawie mamy dwa punkty widzenia? Tak. Wówczas najlepiej podać obydwa. Ja czekałem tylko, żeby zrobić przecinek, bo chcę wrzucić to tutaj, żeby tak nie było miło, żebyśmy się nie zgadzali tylko i wyłącznie, bo ja jestem sceptyczny co do źródeł wszystkich, nawet te, które podaje Wikipedia. Ja mam przykłady z życia różnych osób, że nawet źródła, że nawet inaczej, dokumenty, na które się powołuje Wikipedia, już nie mówiąc o dokumentach sztucznie wykreowanych z czasów nam słusznie minionych niektórych służb, prawda, też mogą być fake newsami. No i wtedy co? No mamy, Wikipedia powołuje się na dokument, który tak naprawdę trzeba wrzucić do kosza. Ale trudno też się dobić o tę prawdę. Ja już w naszej rozmowie kuluarowej mówiłem przykład o koleżanki, która dobijała się do Wikipedii, żeby poprawić jakąś informację z jej życiorysu, która była fejkiem. Da się to łatwo wytłumaczyć. Społeczność, która edytuje Wikipedię, redaktorzy, administratorzy, oni zwracają uwagę na to, czy źródło jest dostępne również dla czytelnika. Tak? Nie tylko musi być wiarygodne, ale musi być przede wszystkim możliwe do zweryfikowania nie tylko przez doświadczonego redaktora, przez każdego. Więc jeżeli jest jakaś informacja, która została podana przez źródło, uznane ogólnie za wiarygodne, to rzeczywiście ta informacja może się w Wikipedii znaleźć. I mieliśmy taki przypadek bardzo znany, pani, która walczyła o to, żeby zmienić jej datę urodzenia. I jako dowód na to, że ta data jest błędna, podawała swój certyfikat. Certyfikat, znaczy jak to się nazywa? Akt urodzenia. Tak. No ale jej akt urodzenia nie jest źródłem, do którego czytelnicy mogą łatwo dotrzeć, które można zweryfikować. Natomiast ta nieprawidłowa data urodzenia była podana w źródle, w artykule, który był przytoczony przez medium uznawane, zaszanowane. No i oczywiście odbiła się tak ze swoją prośbą od społeczności, podobnie jak wspomniana przez pana osoba i co zrobiła? Umówiła się na wywiad z dobrą gazetą, w którym to wywiadzie przemyciła swoją prawidłową datę urodzenia i wówczas powstało źródło, które faktycznie można było zacytować. Pani profesor, dzisiaj rano rozmawiałem z Aleksandrą Przegalińską i powiedziała o korzystaniu właśnie z tego czata GPT w procesie, nie wiem, nawet pisania prac naukowych. Że ona już na przykład nie prosi czatu GPT, żeby napisał jej szablon, czy tam jakiś tam grafik, czy tam spis treści czegoś, według czego ona będzie nawigowała, tylko odwraca sytuację. Czyli robi tak, że najpierw podaje jakiś szkielet, wrzuca i mówi znajdź kontrpropozycję, znajdź
Rozumiem, że czy pani studenci już korzystają z czatu GPT? Czy pani się już spotkała z tym? Ja ich wszystkich zachęcam do tego, żeby korzystali z czatu i w tym roku już po raz pierwszy powiedziałam też, żeby, znaczy po raz pierwszy, no po prostu im powiedziałam, że wiem, że oni będą pisali przy wykorzystaniu tego czatu i zaproponowałam, żeby mi wysłali, żeby ja się odniosła do tego, co mi wysyłają. To jest bardzo fajne też doświadczenie, mianowicie tam zawsze widać, że ten czat coś im narobił. Ale co, albo to są takie, to są takie często sztucznie zbudowane zdania, czy takie no, zbyt wyrafinowane tam jest jakieś myślenie, albo z kolei zbyt proste to jest. Takie, znaczy, że tam faktycznie ten człowiek jeszcze jest potrzebny. No więc wtedy robimy ćwiczenie, żeby sobie poprawili. Ale oni mają obowiązek wskazanie, w których fragmentach prac jest zastosowana sztuczna inteligencja? Nie, no zakładam, że oni całą tą pracę. Ja mówię o krótkich na razie takich formach. Nie wiem, bo dopiero teraz pracuję, znaczy jesteśmy w sytuacji, kiedy zbieramy prace licencjackie i magisterskie, to znaczy dostajemy jako prowadzący do czytania przed obronami i no wiadomo, że to systemy antyplagiatowe tego nie wychwycą i no ciekawa jestem, czy czytając właśnie po tym doświadczeniu pracy na esejach, czy zacznę rozpoznawać już lepiej te fragmenty. Ależ to musi być fascynujące. Jesteśmy w ciekawym momencie w ogóle. No i są obszary, w których ja mam bardzo pogłębioną wiedzę. To znaczy ja naprawdę jestem specjalistką. I tam wystarczy, że chociaż trochę czat zahalucynuje, to ja natychmiast to widzę i wyczytuję. Także to nie jest taki dla mnie problem. I dlatego też uważam, że wiedza stanie się bardzo cenna. To znaczy to jest tak, że tacy specjaliści w jakichś wąskich oczywiście dziedzinach będą to wszystko w stanie weryfikować, wyczuwać, intuicja im pomoże, ale też taka dogłębne zrozumienie danego tematu, no jaki temat. To jest bardzo spójne. Ja wiem, że ty znowu powiesz, że my się zgadzamy, ale dlaczego my się miałybyśmy nie zgadzać? Ale to jest bardzo spójne z tym, co się obserwuje w kwestii wiedzy technologicznej, ponieważ następuje coraz głębsza specjalizacja i właściwie końca tej specjalizacji nie widać, to w związku z tym edukacja musi za tym podążyć, no i za tym podąża też to powstawanie źródeł. To wszystko się dzieje, to są wszystko naczynia połączone. Nie da się tego jednego oderwać od drugiego i ta wiedza, która jest dostępna w tych bardzo wyspecjalizowanych obszarach, przynajmniej ja mogę mówić o technologiach, bo w tym świecie się poruszam, ona zazwyczaj bywa bardzo rzetelna, ona znajduje odniesienia, czy to do twórców w postaci firm, organizacji, bo to wszystko zależy, kto tę wiedzę tworzy i umieszcza. I z tym jest oczywiście też związane ta postępująca specjalizacja. Ja to widzę jako taką spiralę, że to jest takie napędzanie się tych zjawisk coraz bardziej i myślę, że nie ma tutaj powodów myśleć, że to się gdzieś zatrzyma. A przynajmniej to, co się dzieje w tej chwili w tym budowaniu dostępności do wiedzy, wskazuje na to, że to będzie zjawisko ciągłe. Ja tu się bardzo zgodzę z tą wizją. Nie ukrywam, ja jestem technoentuzjastką i technologia mnie nie przeraża. Natomiast przypomniało mi się kilka lat temu, stuletni wówczas James Lovelock napisał taką fantastyczną książkę Nova Scene, The Age of Hyperintelligence, o tym, że kolejna era, w której będziemy żyli, to będzie era, w której ludzki umysł będzie wzmocniony przez technologię, tak one będą współpracować, więc to się spotęguje. I przypomniała mi się taka też fantastyczna scena, nie chcę spoilerować za bardzo, więc może nie podam zbyt wielu danych, ale scena z filmu dokumentalnego o tym, jak komputer pokonał mistrza gry w Go, wykonując tak zwany boski ruch, tak, ruch, którego w ogóle nikt się nie spodziewał, że można go wykonać. I mistrz się załamuje w pierwszym odruchu, stwierdza pod wpływem tej frustracji, że to jest koniec jego kariery, ale po jakimś czasie wraca i jest zupełnie innym człowiekiem. I mówi, nie, ja wreszcie zrozumiałem, że to jest dla mnie pomoc, dlatego że ten komputer nauczył mnie tak
innego, niesztampowego myślenia, tak. Ja teraz będę lepszym goraczem. I to się stało. Zmusić do wyjścia ze strefy komfortu. Dokładnie. O tym też dzisiaj rozmawialiśmy. I rozmawialiśmy w kontekście, ja podawałem przykład pisarzy i kompozytorów, bo słuchałem takiej dyskusji, wrócę do tego przykładu w radiu ostatnio, gdzie kompozytorzy się podzielili, że ChatGPT może być szansą, a także zagrożeniem. No, szansą dla tych, którzy utknęli w swoim procesie twórczym i być może potrzebują chociaż jakiegoś impulsu. Podpowiedz mi, gdzie tu dalej w tej kompozycji iść, albo w twórczości pisarskiej, prawda? Ale z drugiej strony zagrożeniem, że kurczę, połowę rozdziału może za mnie napisać w moim stylu i co ja teraz mam zrobić? Współautora napisać ChatGPT i Łukasz Gras? Znaczy, to jest jeszcze inaczej, bo ja bym tutaj może też jeszcze powiedziała, jakie mam przemyślenia a propos tego pisania jako takiego, dlatego że przynajmniej teraz, tak jak patrzę na naukę, jak ona się rozwija. Generalnie mamy tak zwaną punktozę, to znaczy wszyscy piszemy artykuły. Jak najwięcej tych artykułów, za to jesteśmy oceniani. Książki, artykuły. I mamy świadomość, że tych artykułów to właściwie nikt nie czyta, albo niewiele z nich jest czytanych. I najczęściej tak naprawdę jak je czytamy, to abstrakty, patrzymy później na metodologię, coś tam, no bo generalnie nie interesuje, na przykład jak ja biorę do ręki artykuł, to mnie nie interesuje cały ten przegląd literatury, który jest robiony, no bo to już nie ma sensu, ja znam tą literaturę poprzednią, no to lecę, patrzę sobie na wzorki, patrzę sobie na dane, nawet nie czytam interpretacji, tylko później dalej dyskusję. No bo to już wszystko widzę. I teraz tak samo jest z, no w ogóle właśnie z tymi pracami. To jest bez sensu, no bo tak naprawdę za chwileczkę nie będzie, to już, znaczy tak mi się wydaje, że to już przestanie być w ogóle potrzebne. Ten sposób dzielenia się wiedzą i ten sposób opisywania badań naukowych, czy w ogóle przekazywania tej wiedzy. Mhm. A to samo w analityce danych w przedsiębiorstwie. Mhm. Ten skrót taki, czy podsumowanie, to tak jak management summary w dokumentach, których ja dostaję. Przecież nie jestem w stanie przeczytać całych dziesiątek stron informacji, które twórcy doprowadziły do pewnych wniosków. Mnie z zarządczego punktu widzenia de facto interesuje tylko zinterpretowanie jednej krytycznej danej pod kątem podjęcia decyzji. Oczywiście. A cała reszta niejako... A wiesz, że sztuczna inteligencja może za chwileczkę decydować w zarządach? No. Znaczy, w jakim zakresie? Kiedyś rozmawiałem z takim futurystą szwajcarsko-niemieckim, który powiedział mi, panie redaktorze, do 2025 roku w zarządach firm będzie zasiadała sztuczna inteligencja. I wyobraźmy sobie sytuację czterech członków zarządu i sztuczna inteligencja jest 2-2 w głosowaniu i sztuczna inteligencja podejmuje jakąś... Musiała jeszcze by mieć jakąś osobowość, żeby... Nie, chodzi o podjęcie decyzji bazującej na danych, analizie. Ale decyzja, jak się podejmuje, to trzeba też są konsekwencje tych decyzji. No to przecież sztuczna inteligencja nie będzie ponosić konsekwencji. To z samej zasady, znaczy to jest nielogiczne dla mnie. Nie będzie sztucznej inteligencji. Nie, ale sztuczna inteligencja przygotuje wszystko pod spotkanie zarządu i prawdopodobnie właśnie nie w formie jakiegoś opisu, tylko bardziej interaktywnych dashboardów, które się klika. I w formie scenariuszy, które będą niezliczone prawie możliwe do stworzenia, dobrze, prawda? Dobrze. Wy sobie ten, na zarządach warunkach przedyskutujecie te scenariusze, które podała sztuczna inteligencja. Poza tym zarząd, czy w ogóle też sama edukacja, spotykanie się i tak dalej, to jest przyjemność. Także nie będziemy chcieli się spotykać ze sztuczną inteligencją. Będziemy chcieli, żeby ona nas wspierała w różnych obszarach, ale tak obcować to już będziemy chyba raczej woleni ze sobą. Dawid Szarański, sprawca tego całego, szef tego całego zamieszania mi się skontrował, bo ja powiedziałem, że 2 dni temu rozmawiałem ze sztuczną inteligencją z czatem GPT o miłości. A on mówi, to już z żoną nie rozmawiasz o miłości, tylko ze sztuczną inteligencją. Ale ta rozmowa podoba mi się, pani profesor, ta wizja tego, że nie będzie już egzaminów pisanych być może za 5-10 lat, tylko będziemy musieli rozmawiać ze sobą. No one mogą być, te egzaminy pisane ręcznie. Pani chyba żartuje. A jest to umiejętność, której regres jest ogromny. To pewnie wszyscy obserwujemy, nawet po sobie stwierdzam, że tak. Piszę gorzej ręcznie niż pisałam. A ja kiedyś pisałem bardzo ładnie, wręcz takim technicznym pismem, a teraz jak mam coś napisać ręcznie, to widzę po sobie, nawet dzisiaj notatki jak robiłem na nasze spotkania i żeby, mówię, bo jak mi woda zaleje tablet, to muszę mieć analogu. No, ale na pewno za chwileczkę znikną raporty, tak. Znikną właśnie te artykuły, no będzie w ogóle jakaś inna formuła, z której my będziemy chcieli jako element białkowy korzystać i z której będziemy czerpać wiedzę. Jeszcze kropka nad i, Natalia? Coś chcesz jeszcze dodać, bo już powolutku będziemy kończyć?
No, mogę tylko powiedzieć, że oczywiście nie ma prostej formuły na to, skąd będziemy czerpać wiedzę w przyszłości i jak to będzie wyglądać. Na pewno jest tyle samo szans i zagrożeń, ale mimo wszystko jakby jestem z tych, którzy widzą szansę tam, gdzie inni widzą problem. I nie ma się co przerażać tym, że ten rozwój technologii jest znacznie szybszy niż na przykład rozwój regulacji, czy nawet mentalności, tak, czy nawet świadomości, tak, społecznej. To jest absolutnie naturalny proces, który jakby w historii innowacji się powtarza cyklicznie. Technologia zawsze jest pierwsza i wyprzedza wszystko inne. Ale wiecie, pamiętam, dość dobrze pamiętam, że jak miały się pojawić telefony komórkowe, to mówiono, że będą powodować raka mózgu i jakoś wszyscy żyjemy jednak. Więc zawsze, kiedy pojawia się przełomowa innowacja... Jest strach. Jest strach, jest obawa, jest znak zapytania i to też jest normalne i dobrze, że my o tym rozmawiamy. Tak, ale... I po jednym zdaniu, tak, pani profesor? A mogę... Dobrze, może pani dwa? Jedno, żeby pamiętać o tym, że jednak są zagrożenia i potrzebne są do tego regulacje i do tego też jest potrzebna zmiana edukacji i to jest największy teraz wysiłek, żeby cały system edukacyjny właśnie zmienić po to, żebyśmy mogli korzystać z tych innowacji cyfrowych. A ja z kolei widzę też wielką szansę dla osób do tej pory wykluczonych, osób z niepełnosprawnościami, osób, które nie miały dostępu do wiedzy, do narzędzi. To prawda. Teraz właśnie jest ten moment. Dominika Bettman, Microsoft Polska, dziękuję bardzo. Pani profesor Katarzyna Śledziewska, Uniwersytet Warszawski, DELAB, dziękuję ślicznie. I Natalia Ćwik, Wikimedia Polska, dziękuję. Dziękuję.